ludzie mnie fascynują, po prostu ich architektura, szczególnie kobieca oczywiście, ale wszyscy po prostu są, każdy jest inny, niby wiadomo, jak jest człowiek zbudowany, nie? Ale to jest arcyciekawe. Nie muszę pytać. To pani posadziła? Te kwiaty? Kwiaty to nie jest. To jest gospodarstwo. To jest piękny kwiat. No właśnie. Może mogę zrobić zdjęcie? Zdjęcie? Tak. Ze mną? Tak. Dobra. Jak u mnie w ogóle. I dlatego ta Warszawa moja to jest piękna, bo ktoś mi pomaga tutaj. Bardzo mi pomaga. Tak sobie człowiek, myślę sobie, proszę, że się nazywam tak człowiekiem zaraz. Ale po prostu widzę, że nieźle komponuję, że nie muszę poprawiać kompozycji. Chyba że coś weszło w ostatniej chwili, prawda? Jak coś niespodziewanego. Ale tak patrzę, kurde, gra, wszystko gra. Według mnie. Czasami trzeba się poddać, nie wiem, chwili jakieś. No po co się fotografuje? To jest... Dla mnie to jest coś ważnego, ale dlaczego? Bo to, co widzę, jest często po prostu nadzwyczajne. No. Po prostu ulotne. Trochę mi przypomina to poezję. Też przecież stara się powiedzieć, wokół widzi poeta rzeczy materialne i tak dalej, ale przez te użycie słów widzę te związki. I tutaj jest coś podobnego, że właśnie można zrobić, no, wszystko widzimy i sfotografować, a chirurg, prawda? Ale to nie o to chodzi. A to dzisiejsze. Kwiaty Warszawy, jak to nazwałem. To nie to. A o to, o czymś mówiłem. Takie rzeczy mnie po prostu, bo to czasami intymne informacje jakieś się pojawiają. O, nasz kolega dzisiaj kwiatki podlewał. O, tutaj akcja była. O, lubię takie rzeczy po prostu. I dlatego uważam, że nie można rezygnować z koloru, jak niektórzy są strasznie tacy, no to wiedzieli sobie, że tylko czarno-białe, no ale jak kolor może grać, prawda?
Instytut Kultury. O, jakie podsumowanie tematu. Filharmonia, to po prostu kocham. Próbuję tam chodzić. Jako młody człowiek należałem do... Jak to się nazywa? Miłośnicy muzyki poważnej. Pomagaliśmy starszym wejść po schodach. Władysław Malarowski. W swoim domu. Operator? Operator, tak. Łódzkiej Szkoły Filmowej. Fotograf. Fotograf z zamiłowania. Ja wiem, nigdy o sobie w ten sposób właściwie nie myślałem, że ja jestem fotograf. Naprawdę. To jest paradoks. Może to przez to, że zawsze jako operator wykonujesz usługę, prawda? Te zdjęcia muszą czemuś służyć. I to jest takie zobowiązanie, no zawodowe takie, nie? Za to ci, można powiedzieć, płacą. Oczywiście czekają na twoją kreatywność jakąś i musisz to się w jakiś sposób przedstawić. Za to cię lubią albo nie. Ale fotografia jest zupełnie czymś jakby... No, zaprzeczeniem trochę filmu, nie? Film ma pewną ciągłość, jest o tyle trudniejszy, nie? Bo żeby to opanować, przewidzieć, zaaranżować, zmontować, no wiele, dużo więcej wysiłku. A tutaj mamy do czynienia z czym? No, dotrzymać jakąś ulotność, nie? Jeden kadr. Ja na przykład czasami przyglądam się jakimś programowi, jakiemuś, no nie wiem, czy jest jakiś koncert, albo jak nasi grają w siatkówkę, albo w piłkę nożną. No to są takie, że czasami fotografuję nawet z telewizora, żeby udrwalić po prostu coś, co widzę, że jest nam po prostu fenomenalne, nie? A co, będę się prosił, chodził po tym, mogę sobie zrobić. Moje jedno z pierwszych dzieł, to ja wiem, miałem 17 albo 18 lat. I że mnie ten okres zafascynował, bo przecież można było zafascynować się Rafaelem, prawda? Leonardo da Vinci, Michelangelo i tak dalej. No ja do nich oczywiście dostałem, ale pierwsze, co mi właśnie wpadło w oko, to impresjoniści i to środowisko. To właśnie, a szczególnie no Cézanne jest dla mnie jakby moim takim duchowym odkryciem, no, w sensie, że on potrafił właśnie nadać przestrzeni trzeciego wymiaru, jak to szukał potem Picasso, nie? To on był, można powiedzieć, pierwszy, nie? No, i jak się zmatwali z tym zawsze, nie? Z tą płaszczyzną, prawda? Żeby ona była dynamiczna, żeby ona pokazywała coś więcej niż ten relief taki płaski. Kiedyś Buchak powiedział, że to jest piękne w fotografii, ale kiedy on to powiedział? On to powiedział 100 lat temu, nawet trochę więcej, nie? Nasz Nestor. Że najpiękniejsze to jest ta odwaga podejmowania decyzji, że ty nazywasz to, że ty, no niby nie ma nic do fotografowania, nie? No zrobię sobie, a ja sobie chcę zrobić tą żółtą kulkę, te ślady na paso. Można powiedzieć, że przyczynił się do tego, że mam więcej odwagi, bo on mnie natknął, że nie muszę, no oczywiście bez, no to musi być w jakiś sposób zważony, prawda? No tak. Zważony. Czy jakieś reguły? Tak, jakieś reguły są i wiele książek na ten temat. Tu nie mogę ominąć tego tematu. To jest ta architektura, o której mówiłem. A szczególnie lato. To jest zupełnie inna architektura.
To jest to, które zawsze się temu przygląda. Co to za arcy? I ten wiatr, który tutaj czyni cuda, nie? Sprawisz do tego. Sztuka ulicy. Tak. To jest las. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. No nie wiesz, no skąd możesz wiedzieć. Ten las ma tyle lat, co ja. Jak tutaj przyjechaliśmy i budowali, ojciec budował dom, to te sosenki miały 2-3 lata, a ja miałem 5. No to może to są o 2 lata starsze. I tu nadlatują samoloty często, tak patrzę w górę. Patrzę sobie tam i słyszę gdzieś tam, on pewnie nadleci, czy ja go wyceluję, czy ja go zrobię, jakie to są dramaty. Albo, a potem pokazuje się, że mi zostało coś w kadrze na końcu. Widzisz ten dramat? Dramat tego drzewa? Las to jest bardzo trudny temat, naprawdę, bo swoją tą masą tak przytłacza trochę, przytłacza, no jesteś taki malutki, ale potem jak się zaprzyjaźnisz i zaczniesz się przyglądać tej korze i przyjdziesz tu rano, jak ci się buja jakiś listek na pajęczynie i tańczy i wykonuje taki po prostu balet, to jest to i to jest las też. Ale ten las również jest po prostu takim dramatem dla mnie, że nie wiem, nie... Moje dziecko zginęło, to potem znalazłem w jej zapiskach, bo napisała pięknie, była poetką, miała studiować w Oxfordzie, wszystko zdała, wszystko się udało i ona tutaj przyszła do tego lasu szukać ostatecznego rozwiązania i była zawiedziona, że ten las nie ma gałęzi na dole, po prostu. I znalazła inny. Jak to możliwe, to ja nie wiem, to po prostu to jest piękna dziewczyna, utalentowana,
Nie ma jej. Las został. Widział to wszystko, obserwował. Ludzie tu przychodzą na grzyby. Ja byłem zawsze najgorszym grzybiarzem w rodzinie. Po prostu nie wiem, no jak już mi coś się rzuciło po oczy, tak, że... Ale ja zawsze widziałem coś innego w tym lesie. Czyli można powiedzieć, że całe życie w jednym miejscu, truskaw. W tak. Jakby całe życie kręci się wokół tego. Tak, mieszkaliśmy w innym miejscu. Ojciec kupił tę działkę w latach 50. od jakiegoś gościa z placu Wilsona. Jeszcze z placu Komuny Paryskiej, przepraszam. Bardzo takiego zacnego. Za cenę on sobie za tą działkę kupił radio najnowsze. Jak mi ojciec opowiadał. To była duża działka, to było 3,5 tysiąca metrów w tamtych czasach. No i tak tutaj już się to coś nowego. Widzisz te pochylone. Nie widziałem tego. Dawno tu nie byłem. Czasami trzeba na kolana. Niektórzy chcą wstawać, a ja czasami na kolana. Największa przyjemność, tak. Ludzie tak, proszę nie łączyć z polityką. Pójdziemy na tą wodę, bo wiesz, robi się ciemno. No i tu możesz tak iść tamtą stronę 2 km, potem przejść tam i potem 20 km. No tak, puszcza, tam się zaczyna. Tak, to jest, tu się zaczyna puszcza taka na sedno, taka po prostu. A jeszcze tam, gdzie pójdziemy, tam były łąki. Na zimę wylewała woda jakoś, nie każde lato, ale no nie każdą zimą. Ale potem zamarzało i było lodowisko. Akurat w stanie wojennym, pamiętam, miałem pół roku oddechu. Nie musiałem chodzić do pracy, bo mi nie pozwalali. Więc miałem narzeczoną taką jedną tutejszą. I sobie jeździliśmy na łyżwach 20 parę kilometrów po puszczy. Takie rozlewisko. O, to jest ulica Lipkowska. Daleko wyszliśmy. Wiesz, tam jest Lipków. Wiesz, co to jest za Lipków? Nie mam pojęcia. No to jest ten Lipków, w którym Bohun pojedynkował się z Włodyjowskim. Tam jest Muzeum Sienkiewicza. I tam zawsze 16 właśnie sierpnia był odpust. I pamiętam, jako dziecko, to ja chodziłem stąd. Tą drogą, tylko tu nie było asfaltu, tylko była po prostu ziemia. I chodziliśmy na ten odpust jako wydarzenie po prostu roku. Od którego momentu się zaczęła ta przygoda z obrazkiem? Obrazkiem? No. Szkoła podstawowa wczesna? Tak. Wychowawca przyszedł do moich rodziców i powiedział, że ten człowiek ma absolutny talent. Ciągle rysuje i to fajnie rysuje. No, trzeba go wysłać do szkoły plastycznej. No tak, ale w końcu to było technikum. I trafiłem, tak. Zapisali mnie do rzeczywiście technikum obróbki plastycznej. Wiesz, co to znaczy? To jest hutniczy taki kierunek. Ale... Przy Hucie Warszawa.
Nazwą zmieniony. Ktoś z plastyką miał związane. Tak, z plastyką absolutnie. Ale ja nic nie mam tego. To było po prostu... Nie wiem, czy widziałeś taki film Zmierzch Bogów. Pamiętam te sceny. To mówię, jak ja bym był przy tym. To były zakłady Grupa. Niemcy. To się działo przed wojną. I te bogate rody takie właścicielskie, właśnie niemieckie, które no jakby rządziły klasą w Niemczech. I właściciele tych stalowni, tych wielkich zakładów. I tam były takie zdjęcia, które ja na co dzień w pracy widziałem. Po prostu mówię, kurde. Trochę jak ziemia obiecana. No, jak ziemia obiecana. O, to jest Aleja Zasłużonych. Po tej szkole i po tej pracy było to technikum, prawda? Potem miała być... Technikum, tak. Potem... Akademia Sztuk Pięknych. Musiałem pracować w hucie przez rok, bo takie były wtedy zasady, że musiałeś odpracować rok, bo to była tak zwana szkoła przyzakładowa, nie? To było na jakichś specyficznych warunkach. A dzisiaj wracamy do tego. Tak. To jest tak. I pracowałem tam przez rok właśnie, na stalowni w hucie Warszawa. To było coś... Po prostu... Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie. To było coś niesamowitego, bo... Pamiętam, no, zima była najbardziej. Niby były prysznice. Można było nawet wziąć prysznic. I co z tego, jak wychodziłeś nagle na mróz, nie? W zimę. I miałem tak, jak szedłem do bramy, to z tyłu miałem na włosach takie... No... Sople. No to potem wpadliśmy na pomysł, żeby między wlewkami, wiesz, jak się wlewa z pieca takie, wiesz, do wlewek stal, no to ona wtedy daje ciepło i tak między wagonami wstawaliśmy i ta suszarka była tak. Można było wyparować. Tak. Po tej hucie zacząłem szukać się właśnie, chciałem iść na akademię. Tu pięknie. No i mówiłem, spotkałem tego. Tak, zbiło się to razem od razu z pracą. To... Nie, jeszcze wtedy nie pracowałem. Aha. W telewizji. To dopiero jak właśnie był ten niewypał z uczelnią. Nawet ja w pewnym momencie się jakoś tam nie wydostałem, ale też pamiętam, że jakaś nieprawdopodobna miłość zawiązała mi ten czas inaczej. No i nie było ani czasu na naukę, na nic poważnego. No tak, no i wtedy pojawiła się telewizja. Tak, już nim pojawiła się. Ja potem kolega, jeden taki bardzo bliski mój kolega, który też ze mną, no z tamtych lat, nie? Mówi, a ja byłem tam, niby ciekawa praca i tak dalej, mówi, ale niestety oni mniej płacą niż my zarabiamy w tej chwili. Jednak tam wtedy dobrze ludzie zarabiali. Ja na przykład 3200 dla młodego człowieka, który jest jakby pierwsza praca, prawda? Mhm. No, a jak przyszedłem do telewizji, mimo że był zakaz niższego wynagrodzenia, to jednak godziłem się na 2800, żeby zostać w tej firmie. Bo nie mieli po prostu więcej, no. No tak, to czytałem Jana Suzina wspomnienia. On, tak. On o tym pisał, że na początku telewizja w zasadzie oni tam spędzali ogromnie dużo czasu. Tak, tak, prawie na darmo. Tak. Prawie na darmo, to było coś... Oj, liczyłem na chmury bardziej. To gdzie można było lepiej zarobić niż w telewizji? Wszędzie w zasadzie. W hucie. W hucie? Nie tylko w hucie. No ale jak tam przyszedłem i nagle... Ja poznałem taki, można powiedzieć, chłopak ze wsi, nie? Te sławy, które się oglądało w telewizji. Tych wszystkich aktorów. Świderskiego jeszcze pamiętam. Łapicki, czy tam Kamas, czy tam, który bardzo mile wspominał, bo bronił mnie w jakiejś sytuacji krytycznej. No tak, ale wtedy się robiło też dużo teatru telewizji, prawda? Tak, bo na placu tak, chyba. Robiliśmy bardzo poważne rzeczy. A ja zajmowałem się światem, to było bardzo, że tak powiem, odpowiedzialna działka. No, w końcu zostałem potem mistrzem, potem i robiłem poważne rzeczy. No. To jakie nazwiska były takie
największe. Oprócz Kieślowski. Kieślowski. Taki dokumentalista, jeszcze starszy od Kieślowskiego. Wykładał w szkole. Karabasz. A potem wszyscy po kolei, no. Wajda. Największe nazwiska w tym i znałeś ich, jak nagle, można powiedzieć, obracałeś się w tym towarzystwie. To było coś imponującego. No ale widzę, że to wciąga, no bo tylu latach. No tak. Ile można powiedzieć, ile to już będzie od początku? Początku? Za 3 niecałe lata, 50 lat. Ja sam to nie wierzę. Jaka spokojna woda. I pójdź tutaj. To jest klimat. Tego miejsca. Tam kolegi wędkarze, które się tu opiekują. A ja to nazywam właśnie miejscem patronem, że Magda tu gdzieś jest. Bo ona w końcu wybrała tamten las, tam daleko. I znalazła sobie miejsce. Takie czysto teoretyczne rozważał założenia, ile musi być niebieskiego i jaka plamka czerwona zrównoważy ten błękit. Potworowski. Przydaje się to w pracy? Tak. Oczywiście, to jest po prostu, to jest, można powiedzieć, początek do kompozycji, nie? No po prostu to jest dla mnie, no często no, nie, to tego ode mnie nie żądają, prawda? Ale jak patrzę, przecież mam te swoje oczy, z których żyję, można powiedzieć, nie? To patrzę i widzę od razu. No po prostu, nie wiem, to się tak szybko dzieje. Powtórzenie jakichś kolorów, jakaś gama, prawda, która przed tobą się i wybór tego miejsca, tego kadru, no to wiemy, o czym mówimy, prawda? Wizyty papieskie. No tak, no. Na palcach jednej ręki najważniejsze. Tak, byłem na lotniskowcu. Kto był na lotniskowcu? II wojny irackiej. No bo można powiedzieć pół świata. Trudno powiedzieć, zwiedziłem, bo często było to bardzo dramatyczne. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że pół świata, ale zawsze w najważniejszych momentach. Tak, tak, w jakichś momentach często tragicznych. No, byliśmy w Jugosławii, już ta wojna się kończyła. Ale mam te zdjęcia. Bo miałem tam właśnie aparat i myślę, że wiele rzeczy oni mają takich. Na przykład słup z latarnią, który jest jak durszlak podziurawiony kulami. Wchodzimy w zakręt jakiś, wjeżdżając na most i wpadamy w poślizg. Z jakiego powodu? Bo cały ten plac jest zasłany łuskami. I takie po prostu rzeczy. Wchodzimy na pole jakieś, żeby kościół sfotografować. I jak wychodzimy, to widzimy, że to jest, bo weszliśmy z drugiej strony, że to jest teren zaminowany. Chaplin, jakaś reklama Chaplina właśnie. To było najbardziej chyba no, po prostu dla mnie szokujące. Bo postać Chaplina w tym kapelusiku, reklama jakaś, bardzo duży billboard, ale no po prostu dziurawy po prostu. Mam to zdjęcie takie z Serbii,
z Mostaru, z Kosowa. I człowiek to no przeżył. No nie było łatwo, ale udało się. Przecież wielu kolegów, jak ten Milewicz, jak Jurek, mało nie przypłacili tego życiem, prawda? Przyszedłem w zasadzie z powodu Żeromskiego. Bo tutaj jest taki zaułek, że ta utopia, która rozczarowała Cezarego Barykę, jednak tutaj jest Arkadią, nie jest utopią. To jest po prostu świat opisany 100 lat temu. I skąd on wiedział, to jestem ciekaw, że ludzie pójdą w szkło, architektura będzie taka, jaką właśnie widzimy. To jest po prostu, dla mnie to jest tak, mało tego, że artysta, to tak wrażliwy społecznie człowiek, który nakreślił, w tamtym czasie nakreślić takie idee, wartości, gdzie, w którą stronę ma to właśnie ta Polska iść, rozwijać się. Na tym właśnie przedwiośniu. I tak się po prostu nawet wybrałem kiedyś do księgarni, żeby sprawdzić, jacy są nowi poeci, że tak powiem. I żeby znalazła pani jakoś tomek młodych poetów. No i dostałem Krynickiego, Konhardera, czyli moja młodość, można powiedzieć. No. Ale wiem, że są, bo ja kupowałem jeszcze 5-10 lat temu. Mam takie tomiki, po prostu fantastyczne rzeczy, gdzie wiem, że ci ludzie gdzieś są. Tylko dzisiaj w księgarni nie można tego kupić, nie wiem czemu. Może trzeba w nikt jej szukać, nie wiem. Może w internecie? Może w internecie. Na Instagramie. Na Instagramie. No chyba raczej tak. Bo więcej poznaję ludzi właśnie na Instagramie, którzy po prostu mają takie pasje i takie rzeczy, tak jak wielu szczegółów o tym miejscu się dowiedziałem. No, nie wiem, czy wiesz, że tutaj był kiedyś na ulicy Pokornej Poprawczak. Nie miałem pojęcia. W XVIII wieku, w 1734 roku, i stąd tutaj nazwa tej ulicy Pokorna, był Poprawczak dla włóczęgów, no, takich jak ja. Nie? I ludzi, którzy no mieli jakieś drobne przestępstwa i tak dalej. Oni tutaj odbywali tę jakby naprawę siebie. Nabierali pokory? Nabierali, mam nadzieję, nabierali pokory. A jeszcze ta sytuacja z Grechutą. To jest, nie wiem, gdzie ja tu już na to trafiłem, ale szukali nazwy. Jak się zespół Anaba tworzył, ale na początku chcieli to nazwać naprzód, czyli taka uderzenie, potęga i tak dalej. No i szukali nazwy i tak spadli na nazwę Anaba. Ale jak się potem okazało, to Anaba, to jakoś po hebrajsku, to znaczy właśnie pokora. I miało być tak naprzód, ale i tak to jest po prostu cudowne. To był Kantybyk Pawełkiewicz i Grechuta, to był zespół, to był nieprawdopodobny po prostu duet twórczy. Ja miałem szczęście, byłem wtedy młody i trafiałem na takich ludzi tu w kraju, już nie mówiąc o Beatlesach i zagranicznych. Bo to może nie tylko ludzie z Poprawczaka potrzebują pokory, może artyści też. A jak najbardziej, absolutnie. Tak myślę właśnie w związku z tym o sobie.
A co jest taką lekcją pokory dla artysty? Żeby siebie nie stawiać tak na pierwszym miejscu, żeby widzieć ludzi dookoła siebie i z nimi jakby robić to, te ważne rzeczy, znaczy ważne, które ja uważam dla siebie, ale żeby one również pomagały innym. I wtedy ja myślę, akurat ja nie jestem ekshibicjonistą i myślę, że w jakiejś tam tej ławeczce pokornej się chyba znajduję, nie wiem, to innym to ocenić, którzy mnie znają lata. Tak to jest. O, będzie kolorowy. Janki z tego? Z Sejmu? Podobno. Bez aplauzu. Kiedyś obiłem dużo, dziennie 10 stawiałem, nie? To dużo. Może czasami nawet więcej, kilkanaście. Ale już to mi przeszło. I teraz... Kilka. Ale nie, ale ja też nie robię czasami sobie dwa zdjęcia dziennie. To różnie to bywa. No... innego dnia zrobię więcej, no to wtedy mam jak ten chomik, nie? Czyli niektóre muszą dojrzeć. Dojrzeć, tak. Dojrzeć. No a niektóre, o, to wyobraźnia. Wyobraźnia to znaczy przewidywanie. Że wiesz, że tutaj coś jeszcze będzie. Nie? Coś się zdarzy. Nie wiem, nie za chwilę, ale może za tydzień. To intuicja. Tak, intuicja, że zrobię to zdjęcie, poczekam. I też już zaczyna się od razu wymyślać historię, nie? No tak. A to Kieślowski tak robił ze studentami swoimi, zabierał ich, pokazywał im ludzi i oni musieli życiorys tych ludzi. Ja byłem świadkiem takiego jakby przeobrażenia Kieślowskiego. Przecież ja robiłem z nim dokumenty najpierw. I on jeszcze nim zadebiutował jako fabularny reżyser, to przecież robił dokumenty na dworcu, pamiętam taki. Jest jeszcze gdzieś na YouTubie chyba ten dworzec. Dworzec, tak. Tak. Nawet wczoraj go kawałek oglądałem. To ja przy tym byłem. Jak te dziewczyny, one były chyba z Garwolina czy gdzieś, przyjechały i tu miały toaletę na tym dworcu, więc tam się piętrzyły i tak dalej, włosy poprawiały. No i czekały na, że ktoś je zaatakuje, znaczy zaatakuje, no nie zaatakuje, tylko pozna, zaprosi na herbatkę, na kawkę. A dalej sytuacja będzie rozwojowa. Dynamiczna. Dynamiczna, nie musi być dynamiczna, może być liryczna.